Dobrze, myślę, że będziemy zaczynać. Tam jeszcze osoby powoli dołączają, ale już zaczniemy. Więc jeszcze raz witam serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Mizera. Jestem doktorem z zakresu fizjologii sportu, również żywienia sportowego. Na co dzień jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Jestem koordynatorem kierunku dietetyka. I na moich zajęciach tutaj poruszam ze studentami różne ciekawe, ważne kwestie właśnie dotyczące przede wszystkim fizjologii człowieka. No, czym jest fizjologia? Jest to nauka o funkcjonowaniu organizmu. To tak jak anatomia jest nauką o budowie organizmu, tak, z czego to nasz organizm się składa. Tak, fizjologia mówi nam o tym, jakie procesy zachodzą w naszym organizmie, co się dzieje, dlaczego. No jest to jakby nauka o tyle ciekawa i również o tyle obszerna, że tak naprawdę wszystko ma na nas jakiś wpływ. To, czy zjemy posiłek, czy nie zjemy. Jeżeli zjemy, no to jaki to będzie posiłek, czy to będzie hamburger z McDonalda, a może jajecznica, a jeżeli jajecznica, to czy z pieczywem, czy bez pieczywa, a jak z pieczywem, no to z kolei z jakim pieczywem, czy to będzie ciemne, razowe pieczywo, a może biała buła, czy popijemy to wodą, czy popijemy to na przykład Coca-Colą, no ma to wszystko olbrzymie znaczenie. Oprócz takich żywieniowych kwestii, znaczenie ma również chociażby to, w jakim my klimacie żyjemy, nawet to, czy dzisiaj, przynajmniej u mnie za oknem jest słońce, mam nadzieję, że u Państwa również. No nie do końca, skąd Państwo jesteście. Natomiast no, dzisiaj jest słonecznie i to też chociażby powoduje napływ endorfin, czy takich hormonów szczęścia. Wiemy doskonale o tym, że przecież ci południowcy, tak, ci ludzie mieszkający w Hiszpanii, we Włoszech są zawsze weseli, uśmiechnięci. No właśnie dlatego, że mają tam bardzo dużo słońca, nawet ponad 300 dni w roku jest słonecznych. Więc jakby wszystko to tak naprawdę ma wpływ na nasz organizm, czy jesteśmy zmęczeni, czy wyspani, czy niewyspani. Jeżeli trenujemy, no to o której godzinie uprawiamy ten trening, czy rano, czy wieczorem, jaki to jest trening, to wszystko naprawdę ma znaczenie. W związku z tym jakby ta fizjologia jest sama w sobie bardzo, bardzo obszerna i to właśnie na zajęciach ze mną między innymi jest poruszane. Oprócz tego, że zajmuję się fizjologią, no jestem też żywieniowcem, na co dzień pracuję z olimpijczykami, z mistrzami świata. Aktualnie jestem głównym dietetykiem łódzkiego klubu sportowego ŁKS Łódź, gdzie prowadzę zarówno pierwszą drużynę, jak i akademię młodych piłkarzy. I tam właśnie w zakresie żywienia, suplementacji, posiłków okołotreningowych staram się zawodnikom pomagać, bilansować to wszystko tak, żeby po pierwsze byli oni ciągle w optymalnej, w jak najlepszej formie. No a druga kwestia, żeby było jak najmniej kontuzji w zespole, no bo naszym celem jest awans do ekstraklasy. Jesteśmy aktualnie liderem pierwszej ligi. No i tutaj staramy się zrobić wszystko, żeby awansować wakacje, no może pewnie wcześniej, już do ekstraklasy. No oprócz tego jestem też autorem kilku książek, między innymi bestsellera Dietetyka sportowa, to jest taka książka, którą możecie Państwo też na przykład znaleźć w Empiku, czy Żywienie młodego sportowca, to też są moje książki, także tak widzicie, jakby na co dzień zajmuję się właśnie pracą ze sportowcami, pracą w kontekście żywienia. I tutaj moje doświadczenie jest naprawdę spore, bo już kilkanaście lat się tym wszystkim zajmuję. To tyle o mnie. Teraz jakby już postaram się płynnie przejść do tego naszego wykładu, mianowicie energetyka skurczu mięśnia. To jest bardzo ciekawy taki wątek. Bo może sama nazwa, czy sam tytuł brzmi trochę skomplikowanie. Natomiast jakby generalnie chodzi tutaj o to, skąd nasz organizm czerpie energię do wysiłku, do pracy, do różności. O tym będziemy sobie mówić, ale też chciałbym powiedzieć w kontekście
redukcji tkanki tłuszczowej, bo to jest dzisiaj problem, z którym spotykają się ludzie na całym świecie. Wiemy o tym, że jest plaga otyłości, nadwagi, otyłości, no nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, chociaż polskie dzieci na przykład są na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość. No i teraz, no właśnie, jak to jest z tym spalaniem tkanki tłuszczowej, bo no oczywiście niewątpliwie ważna jest sama dieta, tak? Tu jakby to na temat diety my też na uczelni bardzo dużo mówimy na dietetyce, bo studia trwają 3 bądź 5 lat, masę różnych kwestii poruszanych, jakie są te diety, jakie są rodzaje diet, która dla kogo, dlaczego taka, a nie inna, to jakby już jest, mówię, na zupełnie inne, na inne wykłady, bo to są godziny wręcz opowiadania o tym. Natomiast generalnie dobrze zbilansowana dieta, dobrze poukładana dieta jest kluczowa do tego, żeby tą masę ciała zachować, bo prawda jest też taka, że ludzie dzisiaj tyją. 80% ludzi, którzy mają nadwagę lub otyłość, mają tę nadwagę przez swoje zaniedbanie. Przez swoje zaniedbanie. 20% ludzi, którzy mają nadwagę lub otyłość, to są faktycznie ludzie, którzy zmagają się z jakimiś problemami, z jakimiś chorobami, z jakimiś problemami hormonalnymi, metabolicznymi, co też nie znaczy, że oni nie mogliby na przykład schudnąć, tak? Mogliby, tylko powiedzmy jest im trochę trudniej. Natomiast 80% społeczeństwa to są osoby, które, no jak to się też trochę tak nieładnie mówi, no zapuściły się po prostu, tak? Czyli trochę na własne życzenie dużo jedzą, nie podejmują aktywności ruchowej, siedzą na kanapie, oglądają seriale i tak dalej. Myślę, że każdy z nas takie osoby zna. W związku z tym jakby dieta jest aspektem kluczowym, ale też bardzo ważna przede wszystkim jest aktywność ruchowa. Drodzy Państwo, żeby uprawiać sport, żeby podejmować jakiś wysiłek. No i teraz właśnie, teraz można byłoby się zastanowić, no to jaki ja mam wysiłek podejmować, no bo to w nawiązaniu do tego naszego tematu, no energia, prawda, energetyka z kurczu mięśnia, czyli ten nasz mięsień będzie czerpał energię do pracy. Teraz jaki ten wysiłek powinien być podjęty, żeby na przykład spalać tkankę tłuszczową? No bo oczywiście każdy wysiłek będzie lepszy niż siedzenie na kanapie, każdy ruch będzie lepszy, nawet spacer z psem, natomiast to też nie jest tak, że jakby te wysiłki są wszystkie takie same, bo przecież to, czy my pójdziemy na przykład na siłownię, będziemy tam wyciskać sztangi, czy pójdziemy pobiegać do lasu, bądź pojeździć na rowerze, no to ma kolosalny wpływ na nasz organizm i to będzie zupełnie inny wpływ, no bo na przykład trening siłowy jednak głównie służy do budowania masy mięśniowej. No wiadomo oczywiście, że są też różne treningi, różne formy tych treningów siłowych, natomiast generalnie założenia trening siłowy służy do budowania masy bądź siły mięśniowej, tak? Czyli jak ktoś chce sobie na przykład właśnie powiększyć jakieś obwody mięśniowe, biceps, klatka piersiowa, to głównie u mężczyzn, u pań, znaczy są to jakieś uda, pośladki, prawda? Tutaj panie nad tym głównie pracują, oczywiście brzuch, to jedni i drudzy. No ale właśnie tutaj chcemy nabrać troszeczkę tej muskulatury, ujędrnić sobie to ciało, jakby uwypuklić, no panie chce się pozbyć celulitu, więc ten trening siłowy też gdzieś tam poprzez zwiększenie objętości mięśnia ten celulit będzie mniejszy i tak dalej. Natomiast no, nie jest to do końca trening redukujący tkankę tłuszczową, bo jeżeli my na przykład będziemy ćwiczyć intensywnie siłowo, to owszem, my będziemy spalać na przykład sporo kalorii, tak? Natomiast musimy pamiętać, że to są kalorie, które będą pochodziły głównie w tym przypadku z węglowodanów, czyli z tak zwanego glikogenu mięśniowego, o którym dzisiaj jeszcze będę mówił. Natomiast nam niekoniecznie chodzi o to, żeby spalać węglowodany, tylko raczej, żeby spalać tłuszcz, tak? No po to się redukujemy, żeby spalać po prostu tłuszcz. No i tutaj właśnie jakby najlepszą metodą spalania tkanki tłuszczowej jest po prostu trening tlenowy. Inaczej mówimy aerobowy albo cardio. Czyli chodzi o trening o dosyć niskiej intensywności, na przykład może to być jakieś bieganie, może to być jazda rowerem, jakieś pływanie średnio intensywne. Generalnie chodzi tutaj o intensywność, czyli ten wysiłek nie może być bardzo intensywny. Tu nie chodzi też, że mamy się zaraz, nie wiem, spocić po 3 minutach,
tylko tutaj raczej chodzi, żeby wysiłek był długi. Im dłuższy, tym lepszy. Często też słyszę takie twierdzenia, takie opinie, takie pytania od na przykład moich klientów, którzy mówią na przykład, to szczególnie tak panie mają taką tendencję, mówią, że no na przykład na treningu się nie spociła, ma koleżanka się spociła bardziej, no to ona na pewno więcej spaliła. No teraz możemy się zastanowić, no owszem, no może spaliła koleżanka więcej kilokalorii, i te kalorie pochodziły z tłuszczu, to jest pytanie. Natomiast kolejna rzecz, to ile my się pocimy, nie ma nic wspólnego z redukcją tkanki tłuszczowej, bo można wbiec na piąte piętro po schodach czy dziesiąte i się spocić i to nie znaczy, że spaliliśmy tłuszcz, mimo że no, będziemy mocno spoceni, prawda? Więc to niestety tak do końca nie działa. No i właśnie o tym będziemy sobie tutaj rozmawiać i w kontekście tej energetyki skurczu mięśnia tutaj na tym dzisiejszym wykładzie będę chciał Państwu przedstawić takie najważniejsze kwestie, co się dzieje, dlaczego, żebyście też zrozumieli pewne procesy, takie podstawowe oczywiście procesy fizjologiczne, biochemiczne, bo mówię o tym na uczelni mówimy dużo więcej, natomiast tutaj jakby dzisiaj chciałem przedstawić taki ogólny zarys, jak to się dzieje w naszych organizmach, no po to, żebyście sami wiedzieli, co robić. No więc, no właśnie, jakby już zadałem pytanie, na które trochę odpowiedziałem, czy trening siłowy będzie dobry na redukcję tkanki tłuszczowej? Nie. Znaczy, tak powiedziałem wcześniej, też on będzie lepszy niż siedzenie, czy nic nie robienie, jak najbardziej. Natomiast, no pamiętajmy o tym, że trening siłowy nie do końca będzie spalał. Mimo, że będzie spalał dużo ilości kalorii, owszem, i czasem na zegarkach, na pulsometrach czy na smartwatchach my sobie możemy obserwować, na przykład, że spaliłam, nie wiem, 500-700 kilokalorii. Natomiast, no właśnie, pytanie jest, z czego te kalorie pochodzą. Więc trening siłowy jest bardzo fajnym treningiem w odchudzaniu również, jak go zalecam na przykład moim klientkom, dlatego że to jest trening, który uwzględnia ciało. I to możemy sobie wybrać daną partię, bo na przykład bieganie, owszem, też będzie uwzględniało ciało, ale głównie nogi i pośladki. Natomiast jak na przykład ktoś chciałby popracować sobie nad ramionami, prawda, nad barkami, no to bieganie już tak niespecjalnie będzie tutaj temu służyło, więc oczywiście to będzie fajna forma treningu, ale uzupełniającego ten trening redukcyjny. Drodzy Państwo, bardzo ważna jest ta intensywność, bo o tym powiedziałem, że jeżeli na przykład chcemy się prawidłowo odchudzać, no to ten trening nie może być zbyt intensywny. To tak jak mówiłem o tym bieganiu po schodach, to nie chodzi o to, żeby się zajechać, spocić, zmęczyć i paść na kolana i wtedy schudniemy, nie. Bardzo ważna jest ta intensywność. No więc takie może pytanie do Was, czy Wy wiecie, jak tą intensywność mierzyć, skąd ja mam na przykład wiedzieć, no bo ja mogę powiedzieć powiedzmy komuś tak, dobra, to biegaj sobie pod lasem pół godziny albo godzinę, im dłużej, tym lepiej. No ale ktoś może mnie zapytać, no ale to ja mam biegać szybko, mam biegać wolno. Czy wiecie, w jaki sposób my to możemy monitorować? Macie jakieś pomysły? To w czasie oczywiście można napisać. Jestem ciekaw, czy coś na ten temat wiecie, czy macie jakiś pomysł. Jak monitorować tą intensywność? Skąd wiedzieć, czy to jest za szybko, czy za wolno? Chyba ktoś pisze, więc czekam jeszcze na odpowiedź. Ktoś napisał tętnie, czekam jeszcze na pozostałe, chyba ktoś pisze. Ale generalnie tak, faktycznie to tętno jest bardzo fajnym jakby sposobem i faktycznie my monitorujemy to poprzez tętno. No dobra, no ale teraz pytanie, no to na jakim tętnie osoba powinna biegać, czy tam jeździć rowerem, bo to jakby już jest sprawa drugorzędna, ale na jakim tętnie mamy ćwiczyć, żeby to spalanie było optymalne? Macie jakiś pomysł? Jak to określić, skąd wiadomo?
No dobra, to już powiem, żeby też nie przeciągać, bo mamy ograniczoną ilość czasu dzisiaj, więc muszę tutaj najważniejsze rzeczy powiedzieć. Słuchajcie, tak naprawdę jest jedna skuteczna metoda, która to określa, to są badania wydolnościowe. Ja te zdjęcia, które widzicie na slajdzie, to badam kolarzy, a też było kilka lat temu, jeszcze bez zarostu byłem, więc trochę inaczej wyglądam. Natomiast nie są to takie bardzo stare zdjęcia, wbrew pozorom. Natomiast to, słuchajcie, wykonuje badania wydolnościowe, to jest kadra Polski kolarzy torowych. Tutaj na krzesełku siedzi na przykład Gosia Wojtyra, nasza mistrzyni świata, nasza olimpijka, dwukrotna olimpijka, najlepsza kolarka na świecie. I właśnie tutaj widać, że robi się badania wydolnościowe na tym lewym zdjęciu, tam gdzie jest ten kolarz. Na czym one polegają, tak już bardzo króciutko? To może być na bieżni bądź na rowerku, jak w tym przypadku. Zawodnik ma pod bluzką taki pulsometr, więc monitorujemy jego pracę serca, ale też widzicie taką maskę, która rejestruje każdy oddech. No i zawodnicy wykonują ten test do zmęczenia, czyli na maksa jadą. Jadą bądź biegną, aż po prostu nie mają siły i przestają. Na tej podstawie określamy po pierwsze tętno maksymalne, a po drugie właśnie te zakresy tętna. Tu jeszcze widzicie, na przykład jest kwas mlekowy. U Gosi ja pobieram taka takie urządzenie pomarańczowe, które trzymam w ręku. To jest urządzenie do pomiaru kwasu mlekowego i sprawdzam tutaj, jak zawodniczka się zakwasiła, czyli no, ten kwas mlekowy sprawdzam. I na podstawie tego określam precyzyjnie, jakie tętno jest dla kogo, bo wiecie, oczywiście mówi się czasami, no, biegaj na tętnie 130, ale dla jednego tętno 130 jest bardzo wysokie, a dla innego to będzie żaden wysiłek, tak? Bo na przykład w przypadku Gosi tętno odchudzania to zaczynało się od 160 uderzeń. Od 160 się zaczynało. Ona jest jakby na tyle wytrenowana, że dla niej tętno 140 czy tam 150 to jest żaden wysiłek, tak? Ona nie czuje, że jedzie. Więc dla jednego to będzie tętno 120, dla innego 160. To jest kwestia bardzo indywidualna. I w zasadzie tylko tak można dokładnie określić to tętno. No inną taką metodą, oczywiście no niedokładną, ale za to darmową, jest mówienie na przykład biegaj tak, żebyś mógł swobodnie oddychać i na przykład rozmawiać z kolegą. Czyli to nie jest za szybko, nie jest też powiedzmy jakoś za wolno. To jest jakaś metoda określenia, natomiast umówmy się, to jest taka metoda plus minus. Nie? To jakby ten zakres błędu tam jest dosyć duży i czasami może nam się nie udać, możemy nie wstrzelić się o to nasze tętno. Czyli będziemy ćwiczyć, no a ta redukcja tkanki tłuszczowej nie będzie jakaś spektakularna. Może się okazać, że biegamy z koleżanką, na przykład na tym samym tętnie 130, dajmy na to, albo właśnie sobie swobodnie rozmawiamy i ona schudła 4 kg, a ja schudłem kilogram. Dokładamy, że to samo jemy, mamy taki syn, na przykład nie, pracujemy razem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Robimy to samo, ona chudnie 4, a ja chudnę kilogram. Bo się okaże, że dla niej to tętno było akurat dobre, a na przykład dla mnie było za wysokie, bo to jest często właśnie tak, że ludzie ćwiczą za szybko, zbyt intensywnie, przekraczają tak zwane swoje tętno progowe i no właśnie, i nie chudną tyle, ile by chcieli. Oni są zmęczeni, oni są głodni, oni tracą kalorie, ale to są kalorie z węglowodanów głównie, a nie z tkanki tłuszczowej. To jest to, o czym powiedziałem wcześniej, więc to, że ktoś jest głodny po treningu, to też się tym nie sugeruje, nie sugerujmy, bo tak powiedziałem, najczęściej jest to kwestia właśnie na przykład węglowodanów. No więc tak to wygląda, jeżeli chodzi do Państwa o tętno. Więc no, mówię o tym też, żebyście sami wiedzieli, że to tak naprawdę nie jest to do końca takie bardzo proste, że sobie mówimy, że mamy wysiłek tlenowy, bo nam się tak wydaje, bo sobie swobodnie biegniemy, ale troszkę jednak biegniemy za szybko i nie jest to do końca wysiłek tlenowy, tylko tak naprawdę mówimy, że jest to wysiłek mieszany. No dobra. No i teraz jakby ogólnie, co to jest ta energetyka? Słuchajcie, no tak tu jest napisane. Generalnie, abyśmy cokolwiek mogli robić, biegać, skakać, pływać, nie wiem, umyć okno, pójść pograć w piłkę i tak dalej, potrzebujemy energii. Tak? No tak samo jak samochód potrzebuje paliwa, tak samo my potrzebujemy również energii. Ten nasz organizm potrzebuje paliwa. No i oczywiście tutaj paliwem jest to, co my spożywamy, to co jemy. Czyli substraty energetyczne, o nich za chwilę powiem, ale nie wiem, czy
Zetknęliście się z czymś takim jak ATP, adenozynotrifosforan. To jest taki związek, który jest produkowany przez nasz organizm i to jest tak naprawdę, słuchajcie, jedyne bezpośrednie źródło paliwa. ATP, adenozynotrifosforan czy trifosforan, to jest takie paliwo rakietowe, to jest takie super paliwo dla naszego organizmu. Tylko, że jest z nim jeden problem, mianowicie taki, że tego ATP jest bardzo, bardzo mało. I tak jak tutaj widzicie na slajdzie, tego ATP możemy zgromadzić w ilości około 80 do 100 gram. No 100 gram to jest taka ilość, jakbyśmy sobie wyobrazili, no nie wiem, garść mąki na przykład, jakbyśmy tak sobie nasypali, czy tam jakiś cukru, czy czegoś, piasku, nie wiem. No to tak 100 gram to by się uzbierało, nie? To tak mniej więcej jakbyśmy sobie chcieli wyobrazić, jaka to jest ilość. A teraz na cały mój organizm, na moje ciało, co to jest 100 gram? No to jest nic, prawda? Zwróćcie jeszcze uwagę, że 100 gram to tutaj jest taka górna granica, bo może być na przykład 80. Więc mamy go bardzo mało. I taka ilość pozwala nam wykonać wysiłek przez kilka sekund. Tutaj mówię o wysiłku takim maksymalnie intensywnym, czyli też właśnie jakiś sprint, jakiś, nie wiem, bardzo intensywny, nie wiem, wyciskanie dużego ciężaru, nie wiem, skok w dal, prawda, to będzie taki, powiedzmy, wysiłek bardzo intensywny, skok wzwyż, krótki wysiłek, ale bardzo intensywny. I na tyle mamy tego paliwa zgromadzonego, na tyle mamy zapas, czyli 80-100 gram, tyle nasz organizm potrafi odłożyć na zapas. Ale zwróćcie uwagę tutaj, co ciekawe, szacuje się, że przeciętna osoba każdego dnia na takie codzienne funkcjonowanie, takie wiecie, w domu, w pracy, zużywa ATP w ilości równej nawet 75% masy swojego ciała. Czyli dla osoby 100-kilogramowej to będzie 75 kg. No a na przykład ktoś biegnie maraton 3-4 godziny, czy taki średnio, powiedzmy, amator taki o, no to zużywa nawet 80 kg. No to teraz można by się zastanowić, no to chwileczkę, dopiero mówiłem, że jest 80 gram, teraz mówię, że jest 80 kg, prawda? No to jak to jest? Macie jakiś pomysł, jak to jest możliwe? Może ja się pomyliłem, może to nie 80 kg, tylko 80 gramów. Tego ATP zużywamy na maratonie? Jest jakaś odpowiedź, to czekam. Jest wytwarzane i zużywane w tym samym momencie. Okej, możemy tak uprościć. Faktycznie jest coś takiego, tak jak tutaj widzicie na tym kolejnym slajdzie, że ATP ulega ciągłej resyntezie, czyli odbudowie, cały czas się odbudowuje, tak jak tutaj pani Katarzyna powiedziała. Przy czym to nie jest tak, że na przykład mamy te, powiedzmy, 100 gram w mięśniach skumulowane i my to ATP wyczerpiemy do zera i wtedy organizm zaczyna budować. Nie, bo gdyby tak było, to byśmy umarli. ATP nie może spaść do zera. Dlatego, że ATP nie jest paliwem tylko dla mięśni, ale też na przykład do pracy nerek, do pracy serca, innych narządów. Więc cały organizm naprawdę, no może nie cały, ale dużo narządów z tego ATP korzysta i gdyby się wyczerpał, po prostu jakby umarł. W związku z tym to ATP jest stale wytwarzane, właśnie jest ta resynteza i to jest tak, że jak mamy 100% tego ATP i nam zaczyna jakby zaczynamy go spalać, tak? Czyli ten poziom zaczyna spadać, czyli mamy 100%, 90%, nie wiem, 97, 96, 95, 94 i tak dalej, to już się włączają te procesy odbudowy od razu. No dobra, ale żebyśmy mogli coś zbudować, no musimy mieć z czego zbudować, prawda? Czyli jakby, no jak chcemy zbudować dom, to musimy mieć cegły. Żeby mieć cegłę, musimy mieć tam, nie wiem, jakiś piach, nie wiem, czego tam się do końca cegłę robi, no ale musimy mieć jakieś materiały, nie? I tak samo jest właśnie w naszym przypadku. Żeby organizm mógł to ATP odbudowywać, potrzebuje cegiełek do budowy tego ATP. I słuchajcie, no tymi cegiełkami jest nic innego jak właśnie nasze pożywienie. To, co jemy, będzie wpływało na
tworzenie tych cegiełek do budowy ATP. No i tutaj właśnie jest mowa o tych substratach energetycznych, czyli o tym, co my spożywamy. Tutaj wyróżniamy głównie węglowodany, białka, tłuszcze, no bo alkohol również jakby jest substratem, bo on dostarcza 7 kilokalorii każdy gram alkoholu. Natomiast oczywiście to jakby alkoholu w kontekście żywienia czy dostarczania energii, no my tutaj nie rozpatrujemy go w tych kategoriach. Natomiast pamiętajcie, że alkohol jest też kaloryczny. Natomiast właśnie węglowodany, białka, tłuszcze. No i tutaj faktycznie jakby no glukoza, węglowodany są tym takim powiedzmy najszybszym strzałem, można powiedzieć, dla organizmu. Bo organizmowi jest najłatwiej sięgnąć po tą glukozę. Ale czy ona jest najlepsza? Zaraz sobie powiemy. Natomiast jeszcze jedno mam do Was pytanie. Albo może już nie będę pytał, tylko po prostu powiem. No to jest też częsty błąd wśród studentów, ale nawet wśród sportowców, czasem nawet i dietetyków i lekarzy, z którymi też jakby na co dzień się spotykam. Bo my czasem mówimy na przykład, że węglowodany, tłuszcze to jest energia. To jest, słuchajcie, znaczy to nie jest prawda. Tak naprawdę. To jest duże uproszczenie. To jest duże uproszczenie. Dlatego, że węglowodany czy tłuszcze nie są energią, ale są substratem. Są substratem energetycznym. Dlatego, że węglowodany czy tłuszcze dopiero na energię się przemieniają. Dopiero się przekształcają w ATP. To jest tak samo jak węgiel jest substratem energetycznym, nie do jedzenia, tylko do ogrzewania na przykład chałupy. No, ale jak ja będę miał tonę węgla koło siebie, to będzie mi ciepło? No nie. Jak ja będę miał metr drewna do palenia w kominku, tu sobie to drewno ułożę, to będzie mi ciepło? Nie. Bo to są tylko substraty. Halo, halo, czy teraz? Okej, no coś się przerwało, ja nic nie ruszałem, nie wiem, ale jest już okej, także będę kontynuował. Trochę straciłem wątek, o czym mówiłem. A mówiłem o tych substratach, że właśnie węglowodany, czy na przykład to drewno, czy węgiel też dopiero muszą, nie wiem, połączyć się z jakimś ogniem, tak? Jak wrzucimy węgiel do ognia, to on nam uwolni ciepło, będzie nam gdzieś tam cieplej, nie? Tak samo z drewnem. Ale to jest substrat. On dopiero się zamienia, on uwalnia energię. Tak samo węglowodany, tłuszcze. No dobra. Więc słuchajcie, no to, że węglowodany są fajnym źródłem paliwa, no to wiemy. Natomiast jak to jest z tym tłuszczem? Ja, słuchajcie, nazywam tłuszcz paliwem troszkę gorszej jakości. Tak jak tutaj na tym slajdzie widzicie, mimo że jak sobie spojrzycie na ten akapit poniżej, to jest taka informacja, mimo że w wyniku rozpadu jednej cząsteczki tłuszczu powstaje aż 457 cząsteczek ATP, no nic nam to może nie mówi, ale zobaczmy dalej, podczas gdy z jednej cząsteczki glukozy powstaje tylko 36, no to widzimy, że mamy z tego tłuszczu tam, nie wiem, 13-14 razy więcej energii, tak? To można powiedzieć super, no bo każdy z nas ma przecież dużo tłuszczu, a mam z tłuszczu 14 razy więcej energii, to super. Dobrze, i to jest tylko jakby jedna część prawdy, ale druga część prawdy jest taka, że jakby ten tłuszcz, moc generowana w wyniku rozpadu tłuszczu będzie o połowę wolniej generowana niż w wyniku rozpadu węglowodanów. To znaczy, że energia z tłuszczu jest znacznie wolniej się uwalnia. To jest tak, jak na przykład byśmy mieli chcieli ogrzać sobie w domu i mamy węgiel i mamy na przykład piecyk elektryczny, prawda? No to co z tego, że mam 2 tony węgla,
jak chcę szybko nagrzać, to się tego nie da zrobić. Muszę nagrzać najpierw w piecu, wrzucić tam do pieca, zanim to mi się wszystko rozpali. No to minie, nie wiem, godzina czy ileś, prawda? A jak mam tutaj jakiś, nie wiem, farelkę, grzejnik, wciskam guzik i mi dmucha od razu ciepło. Od razu. No niestety jest to dużo droższe, prawda? Bo przecież prąd będzie dużo droższy niż węgiel. I podobnie z naszym organizmem. Te węglowodany to jest taki właśnie ten grzejniczek. Bardzo szybko daje energię, jest super, ale jest drogi. A tłuszcz to jest taki węgiel. Mamy go dużo i super, ale jak chcę szybko energię, no to tłuszcz mi niestety nie pomoże. Tłuszcz mi da energię w długim czasie, wysiłku, nie? Jak na przykład biegnę na maratonie, no to tak. Natomiast jeżeli ja chcę szybko energię, no to tłuszcz niestety będzie tutaj za słaby, bo te przemiany będą trwały za długo. I tutaj kolejny slajd. Przeszło, dobra. No właśnie, teraz zobaczmy sobie szybciutko, jak to wygląda w poszczególnych wysiłkach, bo tak powiedziałem, to, że wy uprawiacie taki sport czy inny, to ma znaczenie. Teraz co się dzieje? Na przykład podejmujemy wysiłki bardzo krótkie, ale bardzo intensywne, na przykład takie do 10 sekund, czyli właśnie jakieś sprinty, jakieś na siłowni dwa powtórzenia, jakieś właśnie takie, nie wiem, skok w dal, pchnięcie kulą, prawda? Tego typu wysiłki. Co się dzieje? Zobaczcie, tutaj energia jest czerpana głównie z przemian beztlenowych, nie kwasomlekowych, czyli z ATP i z fosfokreatyny, zwanych razem fosfagenami. I teraz tak tylko dla wytłumaczenia. Przemiany beztlenowe to są takie bez użycia tlenu, tak? No można pomyśleć, no ale jak to? Przecież my zawsze ten tlen zużywamy. Do życia owszem, natomiast są wysiłki, gdzie my nie oddychamy. Jeżeli ja na przykład na siłowni wyciskam sztangę na klatkę piersiową, prawda? No to przecież ja nie robię tak, że i wyciskam, tylko co robimy na siłowni? Nabieramy powietrza, wyciskam i na końcu wypuszczam. Czyli tą fazę wyciśnięcia, to tego nie widać, bo ja tak pokazuję trochę, ale tą fazę wyciśnięcia ja robię na bezdechu, nie oddycham. Dopiero na końcu wypuszczam. Jest to wyścig beztlenowy. Najlepsi sprinterzy na świecie biegają też na bezdechu, czyli oni nie oddychają podczas tego biegu na 100 metrów. To są wysiłki beztlenowe. No i nie kwasomlekowe, czyli tutaj zwróćcie uwagę, że kwas mlekowy się nie wytwarza. O kwasie mlekowym jeszcze potem powiem. Czyli tutaj czerpiemy energię z ATP i z fosfokreatyny. A czym jest fosfokreatyna? No, to jest taki Snickers, który mamy w kieszeni, tak? Czyli jak jesteśmy głodni i chcemy coś szybko zjeść, ale nie mamy obiadu, nie mamy niczego takiego porządnego, no to ten Snickers zawsze coś nam pomoże, prawda? Trochę nam da tej energii, trochę nam przedłuży ten wysiłek. To jest taka fosfokreatyna. Po co ona jest? Po to, że jeżeli to ATP nam się zaczyna spalać, tak powiedzieliśmy bardzo szybko, no to organizm szuka cegiełek do odbudowy tego ATP. I pierwszą cegiełką będzie właśnie fosfokreatyna. To jest taki Snickers, który szybko organizm potrafi wziąć, bierze tą fosfokreatynę i przerabia ją na ATP. Czyli ona nam trochę ten wysiłek przedłuża. Zwróćcie uwagę dalej. Wydatkowanie energetyczne może wzrosnąć nawet stukrotnie w porównaniu ze spoczynkowym. W takich bardzo intensywnych wysiłkach czasami jest tak, że na przykład komuś jest niedobrze, są zawodnicy, którzy nawet wymiotują czasami, bo jeżeli nagle jest na przykład strzał, bieg na 100 metrów, tak, i nie są w pozycji startowej, nagle strzały nie biegną, to zobaczy, że oni muszą w zasadzie w ciągu sekundy, dwóch wejść na maksymalne obroty. Tu sobie siedział, czy tam sobie jakby no, miał w pozycji, nagle wchodzi na maksa. I tutaj właśnie jest mowa o tym metabolizmie, który bardzo znacząco przyspiesza. Szybkość, z jaką możliwe jest uzyskiwanie energii z fosfagenów. Fosfageny to są ATP i fosfokreatyna. Razem te dwa związki nazywamy fosfagenami, bo fosfokreatyna również się będzie gromadziła w mięśniach. Czyli tutaj jakby czyli ta fosfokreatyna pozwala nam przedłużyć wysiłek, ten intensywny, o kilkanaście sekund. I zobaczysz, że tutaj jakby ta szybkość tego ATP i fosfokreatyny dostarczania energii jest nawet do 8 razy większa niż maksymalna szybkość wytwarzania energii z tłuszczy. Czyli to jest to, co powiedziałem. Te tłuszcze niestety bardzo wolno się tą energię przerabiają. W związku z tym taki sprinter, no, na przykład biegąc na 100 metrów, nie czerpie energii z tłuszczu, no bo czerpie z ATP i z fosfokreatyny, prawda? No dobra, to zobaczmy dalej.
Wysiłki do 2 minut, czyli już troszkę mniej intensywne, ale wciąż bardzo intensywne. Takie na przykład do takie 90-95% intensywności, prawda? Na przykład bieg na 400, bieg na 800 metrów. I zobaczysz, to dalej są wysiłki beztlenowe, ale tym razem już mleczanowe, albo mówimy kwasomlekowe, nie? Czyli tutaj już kwas mlekowy się będzie wytwarzał. I mamy informację, że podczas tego typu wysiłków znaczna część glikogenu, czym jest glikogen, to są węglowodany, które się kumulują w mięśniach i w wątrobie. Czyli taki bak paliwa. Nie? Ten glikogen przekształca się do mleczanu i wytwarza się wtedy ATP. To się nazywa proces glikolizy w biochemii. Czyli co to oznacza? Organizm, zaczynamy wysiłek, spalamy to ATP, organizm bierze tą fosfokreatynę, żeby to ATP odbudować, ale tej fosfokreatyny też jest mało, więc ona szybko się wyczerpuje, więc organizm szuka kolejnej cegiełki. No i kolejną cegiełką jest właśnie ta glukoza, ten glikogen, te węglowodany. I to nazywa się procesem glikolizy. Ale zwróćcie uwagę, że właśnie tutaj już mówimy o węglowodanach, prawda? Czyli organizm już zaczyna się rozglądać za inną cegiełką, właśnie za węglowodanami. Mechanizm glikolizy jest szybkim źródłem pozyskiwania energii, ale i tak jest o połowę wolniejszym niż ten fosfagenowy, czyli mając taki wysiłek 2 minut, my nie jesteśmy w stanie utrzymać maksymalnej intensywności. Nie da się, musimy biec troszkę wolniej. Biec, czy płynąć, czy jechać rowerem, bo to nie ma tu znaczenia. Tu jakby, ja mówię na przykładzie biegów, ale to oczywiście dotyczy każdego innego sportu. Chodzi o intensywność. Czyli musimy troszkę zwolnić, po to, żebyśmy mogli biec dłużej, czy jechać, czy pływać. Ale tutaj już sięgamy po glukozę, po węglowodany. Takim wysiłkiem są na przykład interwały, tak, które dzisiaj mówi się o tym, że interwały są fajne na odchudzanie. No i tak, i nie. One dają pewien efekt w redukcji, natomiast wciąż nie jest to idealna forma redukcji tkanki tłuszczowej, dlatego że przy interwałach, czym jest interwał? Interwał jest wysiłkiem bardzo intensywnym, tak? Potem jest spada przerwa krótka, ale wchodzimy na maksymalne obroty przy interwale. Znaczy 30 sekund szybko, 30 sekund wolno, 30 sekund szybko, 30 sekund wolno, prawda? Czyli to tętno nam skacze cały czas do maksa. Czyli już wiecie, że tutaj czerpiemy energię właśnie z ATP, z fosfokreatyny, z glukozy. Czyli jest mowa o tłuszczu, na razie nie mówimy, prawda? Na razie tłuszcz się tutaj nigdzie nie pojawia. No idąc dalej, zobaczcie, że podczas bardzo intensywnego wysiłku to znaczenie glikolizy się zwiększa, która po około 20 sekundach osiąga szybkość maksymalną. Czemu 20 sekund? Oczywiście około. Dlatego, że przyjmijmy 8 sekund biegniemy na ATP, ono się już wyczerpuje, ten zapas, potem kolejne 12 sekund biegniemy na fosfokreatynie, która też się wyczerpała, bo jest, jak mówiłem, mało. No i tutaj właśnie już zaczyna się ta glikoliza, czyli już się zaczynają te węglowodany. Stąd jest to mniej więcej 20 sekund. Ale zwróćcie dalej uwagę, że podczas wysiłków trwających 90 sekund czy 1,5 minuty już powoli włączają się procesy tlenowe. Możemy powiedzieć, że już powolutku organizm zaczyna się rozglądać za tkanką tłuszczową. Drodzy Państwo, no nie jest prawdą mówienie, że tłuszcz zaczyna się spalać po pół godziny wysiłku. Kiedy jakiś taki był mit. To jest nieprawda. Tłuszcz zaczyna się spalać po kilku minutach. Ja nie chcę mówić, że tam 90 sekund, bo to jest tak bardzo szablonowo, ale po tych 3-4 minutach już jak najbardziej tak. Przy czym oczywiście są to na początku bardzo małe ilości. Bardzo małe ilości. Oczywiście nie powiem komuś, co, jak chcesz schudnąć, no to biegaj 3 minuty czy 4, tak? No bo to będzie nieprawda, bo on nie schudnie. Natomiast no nie powinienem mówić, że dopiero po pół godziny zaczynasz spalać tłuszcz, bo on zaczyna spalać po kilku minutach, ale są to małe ilości, 3 gramy, 4, 5, nie? Więc ja mogę powiedzieć, słuchaj, chcesz schudnąć, to żeby to miało sens, to biegaj pół godziny. To będzie prawda. Ale nie, że dopiero, no bo to nie jest prawda. No dobrze, więc jakby zobaczcie, że właśnie taki interwał to jest taki właśnie wysiłek, tak naprawdę beztlenowy, oparty o glikolizę, nie? Czyli tutaj tego tłuszczu spalamy bardzo, bardzo mało.
Zobaczmy dalej, wysiłki do 15 minut. Czyli tutaj już no, biegniemy wolniej, trochę dłużej i no tutaj już to znaczenie tych wysiłków tlenowych ma coraz większe znaczenie, dlatego że im dłużej biegniemy, no to tym jakby biegniemy mniej intensywnie, biegniemy wolniej, w związku z tym równiej oddychamy i więcej tlenu dostarczamy. To jeszcze nie jest typowy wysiłek tlenowy, ale już coś tam gdzieś powoli zaczyna się dziać. Glukoza, kwasy tłuszczowe i aminokwasy łączą się z tlenem, by uwolnić tam energię do wytwarzania ATP. Zwróćcie uwagę. Mamy dwie ważne rzeczy. Zobaczcie, że tu jeszcze wyżej wrócę. 5000 metrów organizm przechodzi powoli na procesy tlenowe, które polegają na utlenianiu. Utlenianiu, chodzi o tlen, składniki się utleniają, musi być tlen. Przy wysiłkach interwałowych nie ma tego tlenu, nie? Brakuje nam go. I to zobaczcie, kwasy tłuszczowe, nie wiem, czy tu widać kursor, zobaczcie, że kwasy tłuszczowe, czyli tłuszcz, łączą się z tlenem. No, słuchajcie, żeby tłuszcz się spalał, musi być tlen. Nie ma innej reakcji na spalanie tłuszczu. Tłuszcz musi się utleniać, musi być tlen. Dlatego wysiłki bardzo intensywne, na przykład właśnie interwały, na przykład sporty walki są takimi sportami interwałowymi, tenis, piłka nożna również, prawda? Bo zawodnik przyspiesza, zwalnia, to są interwały. To nie są wysiłki, które spalają dużo tkanki tłuszczowej. Dużo kalorii owszem, ale nie z tkanki tłuszczowej, bo tłuszcz się, widzicie, musi połączyć z tlenem, żeby się utleniał. Po upływie 2-3 minut procesy tlenowe zaczynają dominować w pracujących mięśniach, dzięki czemu w kolejnych minutach wysiłku o umiarkowanej intensywności zmniejsza się gromadzenie mleczanu w mięśniach. Ten mleczan, ten kwas mlekowy jest jakby na bieżąco spalany. Co to oznacza? No, zaczyna się nam wytwarzać kwas mlekowy w tak zwanym procesie niekompletnego spalania glukozy, czyli właśnie przy intensywnych wysiłkach ten kwas mlekowy się odkłada. Jeżeli mój wysiłek jest średnio intensywny, czyli sobie tam gdzieś truchtam spokojnie, czy jadę rowerem, to ten kwas mlekowy się wytwarza, ale też się spala i tak jakby utrzymuje się. Ale jak ja mam wysoką intensywność, to ten kwas mlekowy ciągle mi rośnie. Niedostatecznej ilości tlenu, po prostu. Chodzi ciągle o ten tlen. Więc tu znowu te wysiłki tlenowe mają duże znaczenie. Przejdźmy dalej. Podsumowując te wysiłki do 15 minut, zobaczcie, no zgromadzone w mięśniach fosfagenie zużyjemy dosyć szybko. Potem spalamy glukozę. Ten kwas mlekowy też się trochę utlenia. No i co? I potem w kolejnych wysiłkach już wchodzimy na ten metabolizm tlenowy, czyli kolejny etap, który mamy, to zobaczcie, już takie wysiłki długie, jak półmaraton czy maraton, czyli wysiłki, które trwają 2 godziny, 3, 4, prawda? I co się dzieje w takich wysiłkach? No tutaj już rzeczywiście ATP, fosfokreatyna, no mają małe znaczenie, bo to jest kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Ta glukoza, ok, zużywamy ją, ale tutaj już mocno organizm zaczyna sięgać po tłuszcz. Bo tak mówiliśmy, przypomnijcie sobie, co mówiłem wcześniej, że tłuszcz daje nam dużo energii, ale ona jest wolno generowana. Jeżeli ja biegnę sobie wolno, mój organizm nie potrzebuje na szybko tej energii. Może z tą dostawą poczekać troszeczkę, prawda? Bo nie masz takiego zużycia. Dlatego tutaj tłuszcz będzie zdążał, organizm będzie nadążał ten tłuszcz dać do spalenia. I słuchajcie, tutaj to naprawdę kwestia w takich długich wysiłkach jest taka, że pamiętajcie, że my zawsze spalamy i węglowodany, i tłuszcze. My zawsze spalamy jedno i drugie. Tylko są różne proporcje, tak? Czyli mamy, tu mamy węglowodany, tu mamy tłuszcz. No to jeżeli ja mam bardzo wysoką intensywność, na przykład takie sporty walki, to ja spalam tyle węglowodanów, nie wiem, 90%, 10% tłuszczu. Im ta intensywność spada, proporcja się będzie zmieniała. Może być tak pół na pół mniej więcej, a jak będę miał bardzo wolny wysiłek, ale długi, to proporcja będzie taka. Będę spalał 90% tłuszczu, znaczy energia będzie pochodziła w 90% z tłuszczu, a na przykład 10 z węglowodanów, prawda? I to od nas zależy tak naprawdę, co my spalamy. W jakiej proporcji? Wysoka intensywność, krótki czas trwania, głównie węglowodany, mało tłuszczu,
Nie mówię, że zero, prawda? Bo my przy każdym wysiłku spalimy trochę tłuszczu, tylko to może być 3-5%. I mniejsza intensywność, ona też nie może być za niska ta intensywność, nie? No bo jak ktoś będzie sobie spacerował w koło bloku i powiem, mam niską intensywność, no fajnie, ale ona jest za niska, to jednak musi być pewien wysiłek wykonany. Musimy się w pewien sposób zmęczyć. No chyba, że ten spacer będzie trwał 8 godzin, no to wtedy tak, idziemy wtedy już na ilość, nie na jakość, tylko na ilość. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby ta intensywność była niska, ale też nie za niska. Dlatego to określenie tętna, to co mówię na początku, jest bardzo ważne. Ale pamiętajcie, to od nas zależy ta proporcja, prawda? Więc jeżeli chcecie spalać tkankę tłuszczową, to jeszcze raz zaznaczam, lepszy będzie wysiłek średnio intensywny. Nie mówię, że bardzo nisko, średnio intensywny, ale długi, niż bardzo intensywny, a krótki. A i tu jeszcze jest, co się dzieje z tym kwasem mlekowym, no bo ten kwas mlekowy się wytwarza, no my się zakwaszamy, prawda, mamy, często mówimy właśnie, no właśnie, może najpierw powinienem zapytać, czym są zakwasy, prawda, bo my często mówimy po treningu, a boli mnie noga, ręka, klatka, mam zakwasy. Słuchajcie, to, że nas boli jakiś mięsień po treningu, z reguły dzień lub dwa dni po treningu, to nie są zakwasy, to są tak zwane mikrourazy albo DOMS z angielskiego. Natomiast znaczy nasze włókienka mięśniowe po prostu pękają, one się potem regenerują, stąd mamy ten ból. Ale tam kwasu mlekowego nie ma. Kwas mlekowy mamy podczas wysiłku albo bezpośrednio po nim. Przypomnijcie sobie to zdjęcie, które wam pokazywałem na początku. Ja pobierałem tam tej kolarce kwas mlekowy od razu po wysiłku. No w trakcie też ją badałem, tam tego nie widać, ale ona siadła i ją zbadałem. To jest ten moment, gdzie my możemy powiedzieć, ktoś jest zakwaszony, ale już 2-3 godziny na drugi dzień już nie ma tam kwasu mlekowego. Co się dzieje z tym kwasem mlekowym? No wyobraźcie sobie, że no kwas mlekowy krąży w całym organizmie, tak? No bo to nie jest w ręce czy w nodze, tylko jest przecież krąży krew, mamy krwiobieg. No więc ten kwas mlekowy na przykład, jak jest nawet w bicepsie, no bo ruszam ręką, no to i tak krew go do tego bicepsa dojdzie, złapie ten kwas mlekowy, go rozprowadza tam po całym organizmie, ale finalnie ta krew prowadzi go do wątroby. W tym wątrobie następuje przemiana tego kwasu mlekowego, jest to proces glukoneogenezy, czyli ten kwas mlekowy zamienia się w glukozę, to się nazywa cykl Cori w biochemii. Czyli reasumując i jakby już skracając, ten kwas mlekowy jest energią, on jest nam bardzo potrzebny, on nie jest niczym złym, tylko nadmiar kwasu mlekowego jest szkodliwy, nadmiar, nie wiem, 18-20 mmol na litr. Natomiast generalnie mała ilość kwasu mlekowego jest nam bardzo potrzebna, bo organizm zużywa jako energię. Więc to powiedzmy kilkanaście minut, godzinę po wysiłku, zależy kiedy to jest wysiłek, kwasu mlekowego już nie ma, bo on już został odprowadzony przez krew do wątroby i tam się zamienia w glukozę, już go nie ma w mięśniach. Więc pamiętajcie, że mówienie, że mam zakwasy, bo mnie boli noga, ja wiem, że tak się mówi potocznie, ale tak naprawdę z kwasem mlekowym ma to niewiele wspólnego. No i w zasadzie jakby to już jest kolejny wykład, to już nie jest ta energetyka. No, prawie godzinkę mówiłem, więc jakby zgodnie z założeniami, z moim planem. Słuchajcie, teraz jest czas na jakieś pytania. Jeżeli macie jakieś pytania, coś jest niejasne, coś byście chcieli wiedzieć, to mamy jeszcze kilka minutek tutaj, żeby sobie porozmawiać. Także śmiało czekam na pytania, piszcie w czacie, ja będę odpowiadał. I tyle. No mam nadzieję, że to jakby w miarę jasno to też wytłumaczyłem, że już teraz będziecie wiedzieć właśnie jak to jest z tymi treningami, prawda? Jaki trening wybrać do tego, żeby tą tkankę tłuszczową spalać bądź nie, bo dużo się tym mówi, dużo mitów gdzieś tam narosło w kontekście tych wysiłków. Jeszcze raz podkreślam, każdy wysiłek będzie lepszy niż siedzenie w domu. Natomiast jeżeli już chcemy coś trenować, to miejmy jakiś cel, tak? Jeżeli ja chcę nabrać masy mięśniowej, to nie pójdę biegać, no bo to mi nic nie da, prawda? Więc tutaj będzie lepsza siłownia. Jeżeli chcę ujędrnić ciało, wzmocnić ciało, również siłownia, ewentualnie jakieś takie treningi, wiecie, fitnessowe. Ja sam często chodzę na przykład na tabatę,
na tego typu treningi. Chodzę też na przykład sobie na spinning, na rowery, chodzę też na siłownię, chodzę na squasha, chodzę na basen, oczywiście jak mam czas, tak? Natomiast staram się regularnie ćwiczyć i wczoraj byłem na spinningu rano, dzisiaj wieczorem też idę, więc osobiście staram się te 4-5 razy w tygodniu podjąć aktywność ruchową. Was wszystkich też zachęcam do tego, żeby ćwiczyć, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj to właśnie pokolenie 20-latków to jest pokolenie niestety takie, które się bardzo mało rusza, je żywność przetworzoną, je niezdrowo i stąd jest ta plaga otyłości i nadwagi. Czekam na pytania, nic się nie pojawia, drodzy Państwo. To chyba rozumiem, że pytań w takim razie nie ma. Wszystko jest dla was jasne, wszystko już wiecie, wszystko rozumiecie. Także dobrze, no ja też nie będę was w takim razie trzymał tu na siłę. Także dziękuję bardzo za uwagę. Jakby też jakieś pytania się pojawiły, to zapraszam też na Instagram, moje konto dr Krzysztof Mizera. Jak znajdziecie sobie, wpiszecie, to wam się pokaże, tam też możecie zawsze coś zapytać. Ja zawsze udzielam też informacji, zresztą też wrzucam może tam ciekawe rzeczy, jakieś wskazówki, informacje dotyczące żywienia, treningu, także na Instagramie można mnie znaleźć i też rzeczy o coś zapytam. Chyba ktoś pisze, także jeszcze poczekam, bo idzie jakaś wiadomość. A, podziękowania, no ja dziękuję również za uwagę, drodzy Państwo, także serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia.